Gdyby 100 lat temu istniał internet, jestem przekonany, że bohaterka dzisiejszego odcinka miałaby swój kanał na YouTubie, który byłby bardzo popularny i moglibyśmy ją określać być może największą influencerką nie tylko w Polsce, ale i na świecie. O kim mowa? Prezydent Stanów Zjednoczonych Herbert Hoover. Albert Einstein, jeden z najwybitniejszych naukowców w dziejach świata, a także polski premier Ignacy Jan Paderewski. Co łączy tą trójkę? Oni wszyscy byli kumplami Marii Curie-Skłodowskiej. To tylko pokazuje, że mieliśmy do czynienia z absolutnie wyjątkową kobietą, która miała także bardzo specyficzny i wyrazisty charakter. Zacznijmy sobie od samego początku. Maria Curie-Skłodowska urodziła się w Warszawie w XIX wieku i trzeba przyznać, że początkowo życie jej niestety nie oszczędzało. Otóż kiedy Maria była dzieckiem, umarła zarówno jej matka, a także jedna z sióstr. Więc Maria już od samego początku musiała dbać nie tylko o siebie, ale także w pewnym sensie o własną rodzinę. Trzeba jednak przyznać, że bardzo dobrze radziła sobie w szkole. Była osobą niezwykle inteligentną, osobą, która radziła sobie doskonale z wielu przedmiotów. Dzisiaj powiedzielibyście być może o niej, że była szkolnym kujonem. Faktycznie może być w tym troszeczkę prawdy, ponieważ Maria Curie-Skłodowska bardzo dużo spędzała czasu nad książkami, uwielbiała się uczyć i w zasadzie to była jej największa rozrywka, więc tak, moglibyście powiedzieć o niej, że była kujonem. Ale trzeba przyznać, że Maria Curie-Skłodowska radziła sobie absolutnie genialnie z wielu dziedzin naukowych. Słuchajcie, Maria Curie-Skłodowska ogarniała matematykę, ogarniała fizykę, i świetnie znała się na językach również. Potrafiła mówić po angielsku, niemiecku, francusku, oczywiście również po polsku. To tylko pokazuje, że była kobietą, która miała otwarty umysł na wiele dziedzin nauki. Bez większych problemów udało jej się skończyć gimnazjum dla dziewcząt, ale później na jakiś czas musiała sobie odpuścić naukę, gdyż zawarła pewną umowę ze swoją starszą siostrą. Słuchajcie, w tamtym czasie zarówno Maria, jak i jej starsza siostra bardzo chciały wyjechać do Francji, aby tam w dalszym ciągu się edukować. Musicie wiedzieć, że w Polsce wówczas kobiety raczej nie miały zbyt wielkich szans na edukację, dlatego też Maria marzyła o tym, żeby wyjechać do Francji, ponieważ tam była nadzieja dla niej, że będzie mogła kontynuować swoją edukację. To samo jednak chciała zrobić jej starsza siostra, dlatego Maria i jej siostra wpadły na pewien pomysł. Maria i jej siostra Bronisława umówiły się w następujący sposób. Najpierw do Francji pojedzie Bronisława, natomiast Maria będzie mieszkać w Polsce i zarabiać pieniądze, które pomogą Bronisławie w utrzymaniu jej we Francji. Na zasadzie Bronisława się uczy we Francji, Maria zarabia tutaj pieniądze i wysyła te pieniążki do swojej siostry. Po jakimś czasie z kolei Maria później przyjeżdża do Francji i również kontynuuje swoją edukację. Dlatego też Maria w momencie, w którym jej siostra wyjechała do Francji, zatrudniła się jako guwernantka u pewnej bogatej rodziny. Bycie guwernantką oznacza po prostu bycie nauczycielką. Maria postanowiła wykorzystać to, że bardzo dobrze znała się na nauce, bardzo dobrze jej wychodziło uczenie się, dlatego ona postanowiła teraz kogoś uczyć jako nauczycielka. No i tutaj odnosiła całkiem niezłe sukcesy, ale oczywiście po jakimś czasie w końcu udało jej się wyjechać do Francji, a więc spełniła swoje pierwsze marzenie i wkrótce dostała się na studia. A słuchajcie, dostała się na studia na absolutnie wyjątkową uczelnię. Tym najpopularniejszym uniwersytetem była wówczas tak zwana paryska Sorbona. Bardzo ciężko było się na nią dostać, nie każdy mógł sobie na to pozwolić, a zwłaszcza kobieta już miała wielkie problemy, żeby się tam dostać. Tymczasem Marii Skłodowskiej się to udało. Słuchajcie, jako pierwsza kobieta zdała tam egzaminy z matematyki i fizyki i już wkrótce spełniła swoje kolejne marzenie, a mianowicie zaczęła się uczyć jeszcze bardziej. Tak, wiem, to się może wydawać dla was trochę dziwne, ale tak, to było jej wielkie marzenie, dalej się uczyć. Tam też po jakimś czasie poznała niejakiego Piotra Curie, w którym się zresztą zakochała i po jakimś czasie para wzięła ślub i rozpoczęła prace naukowe na tym uniwersytecie. Trzeba przyznać, że w tym związku Marii i Piotra
to Maria była tą, która decydowała o wielu sprawach i to Maria miała ten decydujący głos. Mówi się, że na przykład, kiedy doszło do ślubu, to Maria zażyczyła sobie czarną sukienkę. A dlaczego czarną? Ponieważ uznała, że ta sukienka będzie jej pasować w trakcie pracy naukowej. Uznała, że woli mieć czarną sukienkę, którą założy na ślub, a później ją sobie wykorzysta do pracy. To tylko jeszcze raz pokazuje, że Maria przede wszystkim myślała o nauce i o pracy i była na tym punkcie totalnie zafiksowana. I w tym momencie rozpoczął się prawdopodobnie jeden z najbardziej fascynujących okresów w życiu zarówno Marii, jak i Piotra, ponieważ małżeństwo przystąpiło do eksperymentów i badań. Badań, które okazały się wkrótce przełomowe. Otóż po jakimś czasie można było ogłosić, że małżeństwo Marii Skłodowskiej-Curie oraz Piotra Curie dokonało przełomowego odkrycia w dziedzinie zarówno fizyki, jak i chemii, bowiem udało się odkryć dwa pierwiastki. Pierwszym pierwiastkiem był tak zwany polon, którego nazwa jest oczywiście nieprzypadkowa, jest związana z nazwą Polska. Maria chciała tutaj niejako uhonorować nasz kraj, który wówczas znajdował się pod zaborami. Z kolei drugi pierwiastek to był tak zwany rad. I słuchajcie, z tym pierwiastkiem sprawa wyglądała już nieco inaczej, była ona bardziej zagmatwana. Ponieważ rad jest pierwiastkiem promieniotwórczym, a zatem potrafi być wykorzystywany w różnych technologiach, między innymi w medycynie, ale z drugiej strony potrafi również być niebezpieczny w nadmiarze dla naszych organizmów. Tym bardziej wydaje się to zaskakujące, że małżeństwo podchodziło do badań nad tym pierwiastkiem dość swobodnie. Jedna z anegdotek głosi, że pewnego razu Piotr zażyczył sobie, aby jego rękę owinąć bandażem. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten bandaż zawierał właśnie trochę tego środka promieniotwórczego. To też po jakimś czasie na ręce Piotra pojawiła się bardzo poważna rana. Swoją drogą wyobrażam sobie, jak mogła wyglądać ta rozmowa z jakimiś znajomymi małżeństwa. Słuchajcie, sprawdzamy teraz, jak to coś zadziała. Owinąłem sobie rękę bandażem z tym środkiem, ale jesteś przekonany, że to jest dobry pomysł, to może być niebezpieczne. Oj tam, do wesela się zagoi. No cóż, do wesela się nie zagoiło, ale fakt faktem jest taki, że to pokazuje, jak małżeństwo Marii i Piotra wyglądało, jeśli chodzi o badania i jak często lubili sobie eksperymentować z pominięciem tego zdrowego rozsądku. No ale byli wizjonerami, co wkrótce zostało uhonorowane. Otóż w 1903 roku małżeństwo Marii i Piotra zostało nagrodzone, ponieważ para otrzymała Nagrodę Nobla za dokonane odkrycia. Słuchajcie, o Nagrodzie Nobla wspomnę jeszcze co nieco na końcu odcinka. Chciałbym jednak, żebyście wiedzieli już, że Maria i Piotr otrzymali tą Nagrodę Nobla. Maria później otrzyma jeszcze raz tą Nagrodę Nobla, ale zanim to nastąpi, dojdzie niestety do tragedii. Otóż w 1906 roku w wyniku tragicznego wypadku umrze mąż Marii, czyli Piotr. Według relacji świadków Piotr, będąc bardzo zamyślonym człowiekiem, udał się na ulicę Paryża i tam nie zauważył, że ulicą nadjeżdża ciężki wóz konny, który potrącił Piotra i Piotr w wyniku tych obrażeń umarł. Maria po śmierci Piotra została ogłoszona pierwszą panią profesor na uniwersytecie na Sorbonie. Niestety Piotr już nie doczekał tego sukcesu swojej żony. W 1911 roku Maria otrzymała jeszcze raz Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii i mogła się cieszyć, ale już niestety bez swojego męża. To pokazuje, że jej życie nie było wyłącznie kolorowe, miało niestety swoje również cienie i swoje przykre wydarzenia. I w tym momencie w zasadzie podręczniki idą dalej, kończą wątek Marii Skłodowskiej-Curie. Wiemy, że została laureatką Nagrody Nobla dwa razy, wiemy co odkryła, wiemy, że była genialna. I idziemy dalej z materiałem, ale ja bym jeszcze chciał zostać przy tej postaci, ponieważ to, co się wydarzyło dalej w jej życiu, pokazuje, że była to kobieta z charakterem, która wpisała się jeszcze na kartach historii nie raz, nie dwa, ale zdecydowanie więcej razy.
Otóż w 1914 roku na świecie wybuchła pierwsza wojna światowa, czyli wówczas największy konflikt w dziejach świata. Słuchajcie, Maria postanowiła jednak, że nie będzie bezczynnie przyglądać się temu, jak we Francji dochodzi do walk, ponieważ między innymi jeden z frontów znajdował się na terenie tego kraju. Maria postanowiła działać. Otóż Maria zauważyła, co staje się coraz większym problemem wówczas w trakcie tych walk. Otóż słuchajcie, problemem był brak odpowiedniego zaopatrzenia w szpitalu polowym na froncie. Słuchajcie, Maria zauważyła, że żołnierze mają owszem pomoc medyczną blisko siebie, mają tutaj sanitariuszy, ale brakuje w tych szpitalach czegoś, co mogło pomóc w szybkiej diagnozie. Otóż brakowało oczywiście technologii, która pozwoliłaby na wykonywanie prześwietleń. I tutaj pojawiła się Maria. Maria Skłodowska-Curie wpadła na pomysł, jak sprawić, aby żołnierz nie musiał czekać na prześwietlenie poprzez długą podróż z frontu do specjalnego szpitala, aby wykonano mu to zdjęcie rentgenowskie. Maria uznała, że wykorzysta swoją wiedzę dotyczącą m.in. promieniowania i technologii i postanowi stworzyć coś, co pozwoli na wykonywanie tych prześwietleń na miejscu, na froncie, przy wojsku, w szpitalach polowych. Dlaczego było to takie ważne? Bo bardzo często żołnierze potrzebowali takiego prześwietlenia natychmiast. Żołnierze potrzebowali takiego zdjęcia, które wykazałoby, czy nie mają jakichś obrażeń wewnętrznych, które powodują, że trzeba wykonać bardzo szybko poważny zabieg, który może uratować życie takiego żołnierza. Maria, zdając sobie sprawę, że sytuacja jest poważna, przystąpiła do działania i wymyśliła coś absolutnie rewolucyjnego. Maria wymyśliła specjalne samochody. Plan Marii był prosty. Skoro żołnierze nie mogą czekać na to, aż zostaną przewiezieni z frontu do szpitala, to spróbujmy przywieźć ten sprzęt do wykonywania prześwietleń na front. Maria zaprojektowała, wpadła na pomysł, że dobrze byłoby stworzyć taki samochód, takie samochody, które będą pomagały przy tych prześwietleniach. Plan był bardzo prosty. Te samochody miały być zaopatrzone zarówno w lampy, stoły, aparaturę do wykonywania tych prześwietleń, także w benzynę oraz w specjalną odzież ochronną dla ludzi, którzy wykonywaliby te prześwietlenia, bo oczywiście musicie sobie zdawać sprawę, że to jeszcze była taka technologia, która wymagała jednak i do tej pory wymaga jednak pewnej odzieży ochronnej, aby zapobiec skutkom tego promieniowania, skutkom ubocznym. Plan był absolutnie ambitny. Stworzyć te samochody, które będą na miejscu tam w trakcie walk wykonywać te prześwietlenia. Ale pojawił się problem jeszcze jednej natury. Otóż zabrakło jeszcze jednej rzeczy. I tutaj Maria też postanowiła na nią odpowiedzieć. Otóż problemem stał się brak kierowców, którzy mogliby tymi pojazdami kierować, bowiem wielu mężczyzn walczyło na froncie. I tutaj Maria wpadła na genialny pomysł. Skoro brakuje ludzi do prowadzenia tych pojazdów, to ja się nauczę i też będę nimi kierować. Słuchajcie, w tamtych czasach kobieta za kierownicą to był szok. Mało kto sobie to wyobrażał. Kobiety raczej wówczas były uważane, oczywiście dzisiaj wiemy, że to bzdura, za osoby, które nie powinny zajmować się prowadzeniem pojazdów. Ale Maria była uparta, zdeterminowana i powiedziała: ja się nauczę. Pokażę, że jestem w stanie. I słuchajcie, nauczyła się. W roku 1916 Maria jako jedna z pierwszych kobiet na świecie uzyskała prawo do kierowania pojazdami i również otrzymała od ministra obrony Francji zezwolenie na to, żeby kierować tymi pojazdami na froncie. To był absolutny szok i niedowierzanie na świecie. Ty słyszałeś? Ta cała Skłodowska-Curie umie auto prowadzić. Nauczyła się. Licencję zdobyła. Że co? Tak, Maria nauczyła się i Maria wykorzystała swoją wiedzę do zaprojektowania i do wykorzystywania tych samochodów na froncie, co uratowało wielu ludzi w trakcie tych walk.
Niestety, wieloletnia praca nad promieniowaniem musiała się w końcu odbić na zdrowiu Marii, która w wyniku chorób spowodowanych tym promieniowaniem umarła w roku 1934, ale jej dziedzictwo pozostało, ponieważ między innymi jej córka również otrzymała Nagrodę Nobla. Słuchajcie, Maria, Piotr i ich córka, cała trójka otrzymała Nagrodę Nobla. To tylko pokazuje, że mieliśmy do czynienia z rodziną absolutnie wyjątkową, która no, miała po prostu łeb do nauki. Maria i Piotr zostali również uhonorowani pośmiertnie w specjalny sposób. Jaki? Otóż ich ciała znajdują się w tak zwanym paryskim panteonie, gdzie znajdują się szczątki wielu wybitnych osobowości w historii Francji, w historii świata. To tylko pokazuje, że Maria i Piotr byli po prostu elitarni, jeśli chodzi o swoją działalność. To tyle, jeśli chodzi o życiorys Marii Skłodowskiej-Curie, a ja bym chciał jeszcze przejść na moment do tej Nagrody Nobla. Czym jest ta Nagroda Nobla? Słuchajcie, w XIX wieku działał niejaki Alfred Nobel. Był to szwedzki chemik i przedsiębiorca, który zasłynął m.in. tym, że wynalazł coś takiego jak dynamit. I Alfred Nobel pod koniec swojego życia postanowił spisać testament. I w tym testamencie Alfred Nobel zapisał, że chce, aby po jego śmierci z jego specjalnego funduszu została utworzona nagroda, którą będzie się przyznawać wybitnym osobowościom za ich dokonania w dziedzinie nauki. I do dnia dzisiejszego Nagrodę Nobla przyznaje się w dziedzinie fizyki, w dziedzinie chemii, w dziedzinie medycyny, w dziedzinie literatury, a także przyznaje się tak zwaną pokojową Nagrodę Nobla. Zresztą to właśnie pierwszą Nagrodę Nobla otrzymał założyciel Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, co też pokazuje właśnie charakter tej nagrody, że nie tylko naukowcy, ale też ludzie, którzy dokonywali różnych rzeczy w imię pokoju na świecie, także otrzymywali te prestiżowe nagrody. Słuchajcie, Nagroda Nobla oczywiście istnieje do dnia dzisiejszego. My Polacy możemy pochwalić się już 7 laureatami tej nagrody. Do niedawna i jeszcze w waszych podręcznikach z pewnością znajdziecie informację, że laureatami był Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Maria Skłodowska-Curie i Lech Wałęsa. Ale już wiemy, że od niedawna również 7 laureatką jest Olga Tokarczuk, czyli rośnie nam ta lista naszych laureatów. Serdecznie oczywiście wszystkim gratulujemy. Ciekawostką jest to, że mamy Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, chemii czy też medycyny, ale nie ma Nagrody Nobla w dziedzinie matematyki. Pojawiały się plotki, że wynikało to z pewnych osobistych pobudek samego Alfreda Nobla. Mówiło się bowiem, że jego ukochana wybrała zamiast Alfreda Nobla matematyka i to z nim wzięła ślub, co Alfred Nobel później miał jakby bardzo głęboko w sercu i postanowił, że nie będzie wspierać matematyków. No to jest taka historia, która oczywiście się pięknie sprzedawała, ale nie miała ona zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Prawdopodobnie po prostu Alfred Nobel uznał, że matematyka nie jest tym najbardziej prestiżowym przedmiotem, nie jest tą najbardziej prestiżową dziedziną nauki, którą powinno się nagradzać. Inna sprawa, że matematykę dzisiaj się wykorzystuje właśnie między innymi w dziedzinie fizyki czy chemii, co też pokazuje, że matematyka ma swoje zastosowania i tak na dobrą sprawę jest nagradzana na przestrzeni lat. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie. Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji co nieco wiecie o Marii Skłodowskiej-Curie, a także o Nagrodzie Nobla. Ja już dziękuję. Do następnego razu.